Siema, z tej strony Haki, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zainstalować addon Pets do GTA 5. Oczywiście, na samym starcie w prawym górnym rogu pokazuje wam się film, do którego odsyłam i najpierw zainstalujcie te modyfikacje, zanim ruszycie w ogóle z instalacją tego. No to po prostu pobieramy sobie oczywiście link w opisie do tej modyfikacji. Nie będę dawał linku w opisie do wszystkich tutaj tych postaci, które ja będę pobierał, bo po prostu nie ma to żadnego sensu. Dlatego wrzucę tylko link do addon Petsów i po prostu będziecie mogli sobie wybrać, kogo tam tylko chcecie. No dobra, więc pobieramy i widzimy się zaraz na pulpicie. CJ'a i Hulka. A jak jesteśmy na pulpicie, wchodzimy oczywiście w nasze open pięknie 4. Klikamy GTA 5 Windows, wiadomo. I czekam, aż się otworzy. Addon Pets mamy tutaj. Tak, jest to bardzo proste pobrania, bo po prostu co robimy? Addon Pets Wars i Addon Pets Editor wrzucamy do głównego folderu GTA 5. Do folderu Scripts wrzucamy tutaj ten Pet Selector, nawet jest napisane. Następnie, jeśli macie folder Moc, to wchodzicie do folderu Moc, ale jeśli nie, no to wchodzicie sobie w Update, X64 DLC Packs, no i tutaj sobie kupujecie coś jedno z tych rzeczy. Ja polecam Bardzaja 8NG albo 3NG, ponieważ jeśli chcecie instalować więcej modyfikacji, no to po prostu tutaj często się instaluje modyfikacje. Ja kupuję Bardzaja 8NG, ponieważ szybko, jak widać, się skopiuje. Wracamy do DLC Packs i wrzucamy sobie tego folder addon Pets. Następnie kopiujemy sobie nazwę tego i wracamy tutaj. A update RPF, common data, już możemy sobie to skopiować do moc folderu. No i gdy nam to się przekopiuje, szukamy sobie DLC list XML. Klikamy prawym przyciskiem Edit. Wjeżdżamy na sądu. Klikamy sobie to, co skopiowaliśmy tutaj. Następnie przekopiowujemy sobie jedną z tych linijek, obojętnie jaką. Klikamy Enter na samym końcu i wrzucamy to tutaj. Następnie znowu kopiujemy addon Pets. Możemy już to usunąć po skopiowaniu. I wklejamy to tutaj, to. Tyle. Klikamy save i mamy. Teraz zainstalujemy inne postacie, ale zanim to, wchodzimy sobie do folderu GTA 5, ale już nie przez Open 4 i odpalamy addon Pets Editor przez uruchom jako administrator. Możecie sobie to usunąć jak wolicie, ja to usunę, bo to potrzebne mi jest. I teraz tak, wchodzimy sobie w Open 4, Mods, Update, X64, DLC Packs, addon Pets, DLC RPF, Pets RPF i tutaj usuwamy, ja sobie usunę to wszystko. No i w tym folderze będziemy po prostu wrzucać nasze postacie. I mamy sobie takie trzy pliki. W sensie, no mamy tutaj parę plików, ale mamy trzy pliki. No już wam wytłumaczę, co mi chodzi. Mamy Hulka Avengersa i mamy Hulka Age of Ultrona. Wybieramy sobie. Ja sobie wezmę Hulka Age of Ultrona, więc sobie wrzucę go tutaj. I tak, mamy są cztery pliki, które są potrzebne do takiej postaci. Za chwilę je użyjemy, na razie zostawimy to tak. Ja wrzucę jeszcze sobie CJ'a tutaj. Okej, okay, i w CJ'u mamy... Fajnie, że to jest, bo mamy folder, mamy EFT i MT. Fajnie, mamy dwa rodzaje w tym filmie postaci, jakie możecie instalować przez addon Petsy. Dobra, i to sobie też tutaj wrzucamy. Ten folder i tego CJ'a po prostu całego, nie? Zwróćmy tylko folder. Dobra, i tutaj w folderze, tutaj gdzie wam pokazuje się teraz, co gdzie wkładaliśmy postacie. Ten folder nie miał samej nazwy CJ i trzeba po prostu usunąć wszystko, co tutaj jest i zostawić samo CJ. I po pierwsze, klikamy tutaj Pets, New Pad i teraz tak, model name, jest to bardzo ważne. Zacznijmy może od Hulka, bo to jest ta łatwiejsza opcja. Musicie po prostu skopiować nazwę tego, co jest przed kropką. Po prostu i tyle. I ją tutaj wrzucić i to wszystko. Pet type. Teraz tak, tutaj mamy kobieta i mężczyznę. No, Hulk to jest mężczyzna, więc wybieramy mężczyznę. I teraz tutaj is streamed. False, czyli mamy normalne pedy, właśnie z plikami jak Hulk. Idd, imt i ft, czyli cztery pliki. Oraz true, czyli pedy z folderem, plikiem ft i imt. Czyli no, są dwa rodzaje takich pedów. Nasz Hulk jest false, bo ma cztery pliki, nie ma dwóch ani żadnego foldera. I tyle. Adpad. Teraz CJ. CJ ma po prostu CJ. Ja to napiszę. Pet type is male streamed true, bo ma właśnie ten folder i dwa tylko pliki. Adpad rebuildujemy i są dwa zapisane pedy. I to tyle. Tak to wygląda. Widzimy się w grze, wam to pokażę, jak to działa.
Klikając przycisk L, pojawiają się tutaj właśnie w lewym górnym rogu Addon Pets. Klikam Addon Pet i wybiera się sobie, co się z nim mieć. Halka. Jest Hulk. Mam Hulka, możecie zainstalować do tego sobie. Okej, okay. Możecie do tego sobie. O kurwa. Dobra, teraz zobaczymy sobie CJ-ka. No i działa CJ. No, więc bardzo fajnie, pamiętajcie, że właśnie, żeby jeśli tak folder, to folder też musi mieć taką samą nazwę. Więc no, ja się z wami żegnam i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć i zapraszam też do znajomych PC. Na razie.